Uwaga! Film zawiera bluzgi oraz nawiązania nieodpowiednie dla osób młodszych, więc jeśli należy do tej grupy, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż i tak pewnie większość tych rzeczy słyszałeś od rodziców. Ale dodaję te informacje, by nie było, że nie ostrzegałem. Cześć, z tej strony Dayashi. Jak widzicie po tytule tego filmu, postaram się spróbować czegoś nowego. Piszcie w komentarzach, co myślicie o takim kontencie. Tymczasem zapraszam na odcinek. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym jest gra zwana OSU. Pewnie nie wszyscy znacie ten tytuł, ale spróbuję wam udowodnić, że warto po tę produkcję sięgnąć. Zwłaszcza, że jest to darmowa gra, więc każdy Janusz biznesu będzie zadowolony. OSU jest to gra zręcznościowa, która polega na klikaniu w kółka i przeciąganiu pasków. Serio! Ściśle mówiąc, klikamy w kółka i przeciągamy paski do rytmu muzyki. Jeśli dalej nie rozumiecie, o co mi chodzi, przedstawię wam teraz samouczek do OSU. Jak widzicie, mamy kropkę i musimy ją kliknąć. I klik. A, i są te paski, które trzeba przeciągać. Widzicie, zmniejsza się pierścień i musimy zrobić klik. I musimy przeciągnąć, przeciągnąć, jak strasza gry, przeciągnąć. I świetnie. No i teraz na strzałki zwrotne. I zrobimy znowu klik i przeciągamy, przeciągamy i wracamy i przeciągamy. No. A, jeszcze zostały spinery. Musimy przycisnąć i kręcić, 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 kręcić. I koniec. I to wszystko. No serio. I to wszystko. I co? Teraz po skończeniu tutoriala myślicie, że to jest prosta gra? Taki chuj! Wielokrotnie podczas gry będziecie chcieli wyjebać komputer przez okno i zamknąć się w piwnicy, by się wypłakać. No, ale jedyne, co nas będzie jeszcze trzymało przy tej grze, to ogromne pokłady szczęścia, gdy ukończymy bitmapę z oceną C po tygodniu grania w nią. Trzeba jednak przyznać, że jak na grę darmową jest ona nieźle wspierana. Są regularne update'y, oraz fani tworzą coraz to nowsze bitmapy. I tutaj niestety jest haczyk. Jeśli chodzi o te bitmapy, są one w większości po japońsku! Więc jeśli lubicie japońskie skrzeczenie oraz chińskie bajki, to ta gra jest dla was. Oho, coś mi się zdaje, że po emisji tego odcinka banda Ataku będzie chciała mi spuścić w pierdol za wyrażenie chińskie bajki. Ale zrozumiałem emocje, bo ja też lubię chińskie bajki. A chińskie bajki użyłem, bo mam wyjebane na to, jakkolwiek by to nazwano. No ale wracając, nie będziecie w stanie przez pierwsze kilka dni zagrać na wyższym poziomie niż normal. A pokażę wam to na jednej bitmapie. Poziom łatwy. Poziom normal. Poziom hard. Poziom ekspert. Poziom hardcore. No i poziom hardcore do kwadratu. Fajnie, co nie? Gra daje nam również możliwość zagrania solo albo multiplayer. Ja zawsze gram solo, bo nie mam kolegów. Forever alone. Można również zauważyć, że podczas gry pojawiają się animcowe kobietki. Można je wyłączyć, ale mi osobiście one nie przeszkadzają. Gdy tworzymy bitmapę, w tle można puścić również swoje wideo. No jak animcowe kobiety mi nie przeszkadzały, tak wideo w tle czasami przyciąga więcej mojej uwagi. Więc jeżeli chcecie je wyłączyć,
wchodzimy w ustawienia, opcję ekranu, przechodzimy do zakładki detale i szukamy opcji wideo w tle i ją oznaczacie. Ja jednak wolę, gdy ta opcja jest włączona. Gra łaskawie dodała również niewielkie mody, które urozmaicają rozgrywkę. Ja przedstawię wam tylko 4 z nich. 3 ułatwiające i jedną specjalną. Pierwsze ułatwienie sprawia, że kółka są większe i za błędy nie jesteśmy już tak srogo karani. Opcja skazana dla cipek, nie dla mężczyzn. Druga opcja sprawia, że nie mamy paska życia i można popełniać błędy do woli. Szkoda, że nie ma takiego przycisku w życiu. Szkoda. Trzecia opcja powoduje, że bitmapa spowalnia i jest więcej czasu, ale niestety ona nie przydałaby mi się w życiu, bo kto by chciał słyszeć zrzędzenia twojego szefa tylko w spowolnionym tempie. No przejdźmy dalej. I teraz czas na specjalnego moda. Sprawia on, że możemy odłożyć naszą klawiaturkę, zaparzyć kawę i oglądać, jak gra robi wszystko za nas. To nie, że fajne? Jednak koniec końców z modyfikacjami czy bez, równie dobrze można się bawić. Ja nie gram w to grę zbyt długo, no ale patrząc po ocenach, easy jest dla mnie trudniejszy niż poziom normal. Okej, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że podobał wam się ten typ nagrywania. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie i piszcie w komentarzach, czy was przekonałem do gry OSU. Pamiętajcie również, żeby zostawić subskrypcję oraz lajka. A to nie przedłużając dłużej. Na razie. Żegnam się z wami, Dajashi. Na razie.